Siema, siema, dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek. Tym razem zaprezentuję wam samochód, przy którym włosy stają dęba. Za mną stoi auto wyjątkowe, nietuzinkowe, rzadko spotykane. Auto, które jest prekursorem M2 oto BMW 1M. A już prawie popełniłem gafę i powiedziałem M1. Otóż nie. M1 to samochód z późnych lat 70 wczesnych 80 z rzędową szóstką o pojemności 3,5, która generuje 277 koni. M1 wyprodukowano zaledwie 453 egzemplarze. Tutaj nie jest aż tak radykalnie, ale mimo wszystko BMW planowało wyprodukować zaledwie 2700 egzemplarzy jedynek. M skończyło się jednak na 6300. Zanim przejdziemy do szczegółów, warto byłoby to ubrać w jakieś Czasowe, bo samochód ten był produkowany naprawdę krótko. Otóż pięciodrzwiowa seria 1 oznaczana E87 trafia na rynek w roku 2004 i była sprzedawana do 2011. Trzydrzwiowa o oznaczeniu E81 pojawiła się w roku 2007 również była sprzedawana do 2011, również w 2007 pojawiło się kabrio oraz właśnie kupę sprzedawane aż do 2013, przy czym wersja 1M pojawiła się na rynku w 2011. I wycofano ją już w 2012. Jak więc słyszycie, troszkę na nią trzeba było czekać. Zwłaszcza, że pewnego rodzaju koncept debiutował już w 2007 roku na targach samochodowych w Tokio. Nosił on oznaczenie Seria 1 TII, z tym, że był wyposażony w silnik czterocylindrowy. Tutaj mamy turbodoładowane 6 garów o oznaczeniu N54. I teraz niektóre marudy mogą powiedzieć: Co? Silnik ze zwykłej BM-ki? Przecież coś takiego trafiało do Z4 S-Drive 3. 135IS. Coś podobnego wykorzystywano w 135i o mocy 306 KONI. Przy czym po 2010 roku było to już N55, ale moc pozostała ta sama. A do tego w 2013 pojawił się wariant 135IS o mocy 325 KONI. Tutaj mamy raptem 340, a więc teoretycznie jest to niewielka różnica. Z tym, że każdy użytkownik tego modelu jest Wam w stanie potwierdzić z ręką na sercu, że wrażenia z jazdy. Reakcja na gaz są takie, jakie być powinny i takie, jakie przystoją BMW ze znaczkiem M. Do tego mamy tutaj 500 Nm momentu obrotowego, teoretycznie 450 plus 50 z tak zwanej funkcji overboost. Przyspieszenie do pierwszej setki zaledwie 4,9 sekundy. Ktoś może jednak powiedzieć, ha, ja zcipuję swoją 135 i będę szedł z tą jedynką M-Web-Web. Web. Z tym, że nie chodzi tylko o przyspieszenie i prędkość maksymalną, ale o to, jak auto się prowadzi, jak skręca, jak hamuje a mnóstwo elementów odpowiedzialnych za te aspekty zostało dosłownie zapożyczonych z M3 E92. O czym my tu mówimy? O dywsze, o zawieszeniu o hamulcach, o tym, że trzeba było ten samochód poszerzyć, aby tutaj wszystko się zmieściło. Jeśli chodzi o rozstaw kół z przodu mamy tutaj plus 74 mm z tyłu natomiast plus 46 Auto jest szerokie ale i krótkie. Z jednej strony fantastycznie klei się do drogi, a z drugiej z Zdejmując kaganiec można sobie troszkę pochasać, robiąc tłuste boki, a do tego mamy tutaj marzenie wielu petrolheadów. Otóż 1M wychodziło tylko i wyłącznie z manualną sześciobiegową skrzynią. Dla porównania, w 135 w pierwszych latach dostępny był sześciobiegowy automat, a następnie siedmiobiegowy. A jak już jesteśmy w środku, zwróćmy uwagę na wykończenie. Mamy tutaj wstawki z Alcantary, co podoba mi się i to bardzo, znacznie bardziej niż wstawki z włókna węglowego. Materiał ten rozciąga, Ciąga się tutaj dookoła, trafiając nawet na drzwi. Kierownica jednak jest już zwykła, chociaż zwykła to złe określenie. To nie jest plastik, tylko przyjemna w dotyku skóra, oprzyta nitkami w kolorze. M. Magiczny przycisk z tą wyjątkową literą znajduje się po prawej stronie kierownicy, przyciskami po lewej natomiast obsługujemy telefon. Jeśli chodzi o tempomat, mamy dla niego dedykowaną dźwignię tuż obok. Ale piękny widok, patrzcie na to, skala kończy się na trzech stówkach. Warto zauważyć, że nie ma tutaj wskaźnika temperatury cieczy chłodzącej, jest natomiast co ważniejsze w M-kach temperatura oleju. A co ważniejsze przy zakupie to sprawdzenie numerów WIN. Jeśli ktoś decyduje się na tego typu auto, to raczej ma wysokie wymagania. Pytanie tylko, czy będzie zadowolony, jeśli okaże się, że jego wymarzona MK wcześniej wyglądała tak, że miała wystrzeloną poduszkę powietrzną, a potem została wyklepana i trafiła na sprzedaż. Być może niektórzy akceptują takie przygody, ale moim zdaniem po prostu warto o nich wiedzieć. A nie jest to zbyt skomplikowane. Numer WIN możecie sprawdzić na stronie, do której podałem link w opisie pod filmem, przy czym korzystając z kodu rabatowego JARPEN otrzymacie jeszcze 10% zniżki na zakup raportu. Wracając już do głównego bohatera. co? Do wyposażenia mamy tutaj oczywiście klimę, są podgrzewane fotele, naturalnie radyjko. Tutaj myślałem, że jest jakiś schowek, ale nie, nic tutaj nie ma. Jeszcze niżej jest śmietnik, zapalniczka, tudzież gniazdo 12V. Kolejne mamy pod nieregulowanym na wysokość podłokietnikiem, tuż obok portu USB i wejścia AUX. Oj, spójrzcie na to, jeszcze jakiś sprytny schowek. Kolejny schowek znajduje się oczywiście w podłokietniku, ale nie jest on zbyt duży. Ten większy mamy oczywiście tuż przed pasażerem. Sprawdźmy więc jak się otwiera, no niezbyt szybko i tym samym aby go podnieść, trzeba troszeczkę włożyć siły. Mój Cion! To teraz się przyznać, który kolorek podoba Wam się bardziej? Pomarańczowy? czy biały. Z tego co wiem, 1M wychodziło tylko i wyłącznie w trzech kolorach. Właśnie pomarańczowym, białym i czarnym. Do samochodu jest oczywiście książka serwisowa. Pierwsza rejestracja 15 luty 2012, a więc taki spóźniony prezent walentynkowy. Klient odebrał auto natomiast 18 lutego. Ja pamiętam, 18 lutego wygrałem kiedyś w konkursie szkolnym magnetofon, ale to było z 11-12 lat wcześniej. Co do serwisów, pierwszego dokonano po 2000 km, kolejnego po 26, po 33, ale tutaj bez oleju, po po 41, po 46, po 52, po 55 z olejem, po 57, po 60 z olejem i po 63 całkiem niedawno. W tym momencie mamy 64, a patrząc na komputer pokładowy, wszystko wyświetla się na zielono i żadnych błędów nie ma. A jak wygląda fotel przy takim nalocie? Świetnie, oznak zużycia praktycznie nie widać. Regulacja odbywa się za pomocą dźwigni oraz po części elektrycznie. Do tego całkiem ładnie tutaj pachnie. Może już nie nowym samochodem, ale nadal świeżo. Szkoda tylko, że uchwyt na drzwiach jest zrobiony na pół gwizdka. Tutaj, gdzie go faktycznie dotykamy, jest plastikowo. Już wolałbym mieć to na 100% albo przynajmniej na odwrót. No ale co tam nie ma co narzekać? Ten samochód ma wiele innych ciekawych rzeczy. Spójrzcie chociażby na lusterka. Widzicie to? Patrzcie, szczelinka, to lusterko przylega do nadwozia tylko dolną częścią. I to wymyśli Niemcy, kto by się spodziewał. A wrócę jeszcze tylko na moment do środka i sprawdzę, czy da się siedzieć za fotelem kierowcy, który wyregulowałem na swój wzrost na 1,90 m. A dodam, że w kompocie 46 się da. Dlaczego wspomniałem o kompakcie? Gdyż seria 1, zwłaszcza w odmianie trzydrzwiowej, drzwiowej, to taki następca. I co? Udało się, wszedłem. Miejsce na nogi jest, na szerokość jest również ok. Na wysokość też, ale tak na styk. Gdybym się wyprostował tak naprawdę poważnie, no to dotykam już głową sufitu. A jeśli mówimy już o miejscu, to duża półtora litrowa butelka do schowka w drzwiach się nie zmieści. Ale bagażnik? Bagażnik, to wam powiem, jest całkiem konkretny. Jego pojemność to 370 litrów, a więc prawie stówę więcej niż w Jarisie. Jak widać, wielka walizka zmieści. Się tutaj bez problemu jeszcze upchać jakieś mniejsze przedmioty. A co jest pod podłogą? Nie zgadniecie. Jesteście gotowi? Akumulator. Jak w moim kompocie. A jeśli chodzi o zamykanie bagażnika, całe szczęście uchwyt na klapie znajduje się zarówno po prawej jak i po lewej stronie. Patrząc na tę furę z tej perspektywy, od razu widać, że coś się dzieje. No, patrzcie, jakie to jest szerokie. Do tego cztery końcówki układu wydechowego, dodatki z włókna węglowego, zarówno na dole jak i na górze. I do tego te piękne, duże 19-calowe koła z ogumieniem 245x35 z przodu i 265x35. Pięć z tyłu. A no i z dokładkami to jeszcze nie koniec. Patrzcie, co znajduje się pod zderzakiem. Kawałów o szczurach już lepiej nie będę przytaczał. Tak więc jak widzicie, fura jest pierwsza klasa. Takich rzeczy na ulicach praktycznie się nie spotyka. Chyba że pojedziecie na Nurburgring. Nie wiem, czy wiecie, ale istnieje taki klub, który zrzesza właścicieli właśnie BMX Serii 1M. Niedawno wybrali się na wycieczkę na Nurburgring i przyjechało ich aż 80. Z jednej strony, więc jest to auto bardzo rzadko spotykane, a z drugiej, w razie potrzeby, jeżeli zechcecie wymienić się doświadczeniami i wrażeniami z jazdy, to bez problemu znajdziecie zapaleńców równych sobie. Gdy ten samochód był nowy, kosztował 50 tysięcy euro. Doliczając inflację, bo przecież minęło już 11-12 lat, na dzisiaj byłoby to 67 koła. Przeglądając oferty z niemieckiego rynku, znalazłem 23 egzemplarze. Najtańszy wyceniono na 38 koła, ale widzę, jest tu parę przerobionych sztuk, w tym diesel ze swapem na V8 z M3. Większość to jednak seria, a mediana cen to niecałe 56 tysięcy. Ile kosztuje prezentowany egzemplarz? Dowiecie się tego wchodząc w link z ogłoszeniem, który zamieściłem w opisie. Pod filmem. Znajduje się tam również zniżka 100 zł na zakup najtańszego na rynku OC. Tak więc serdecznie zachęcam do zapoznania się z ofertą. Na tę chwilę dziękuję Wam bardzo za uwagę. Widzimy się w następnym odcinku. Subskrybujcie, aby go nie przegapić. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.